Mieliśmy wczoraj święto Trzech Króli, zatem dzisiaj, no akurat tak się niesamowicie złożyło, że to piękne, majestatyczne byki jelenia szlachetnego, zatem zwierzęta królewskie, pojawiły się przed kamerą właśnie w tym okresie, dlatego dzisiaj pokażę Wam takie nocne obserwacje tych zwierząt, miejsce, które uwielbiają i to, w jaki sposób się posilają i w jaki sposób się odprężają, rozluźniają, co wtedy robią. Myślę, że to są bardzo ciekawe obserwacje. I na końcu opowiem jeszcze, może nie o walce, bo to bardziej przepychanki, bo nie była to walka z prawdziwego zdarzenia, ale całość, całą tą scenę, cały ten film puszczę pod koniec tego filmu, żeby Wam dokładnie o tym powiedzieć. Miejsce wybrałem nieprzypadkowo, bo wiem, że tutaj uwielbiają w tym okresie przebywać samce jelenia szlachetnego. Pogoda była, warunki były idealne, była odpowiednia termika. W tym miejscu jest jeszcze zielona trawa, mimo że jeszcze przed świętami leżało mnóstwo śniegu. No i miejsce, które one po prostu uwielbiają. Naprawdę wiele lat obserwacji pozwoliło mi na to, żeby kamerę usytuować wręcz idealnie, bo już naprawdę bliżej się nie dało. Wyobraźcie sobie spory las i niewielką szansę, bo kamera, jak widzicie, nie ma zbyt dużego zasięgu, ale no ta intuicja i to, te doświadczenia zdobyte na przestrzeni lat, no pozwalają na to, że mogę je wykorzystywać i, no i to wszystko gra tak, jakbym chciał. Zobaczcie, jak idealnie widać te jelenie, które przed samiutką kamerą jedzą trawę. I no, bliżej się naprawdę nie dało, żeby uchwycić całe te byki, bo to nie są takie małe zwierzęta. Są naprawdę spore. Zobaczcie, w jaki sposób ten młody samiec je trawę. On ją powoli wyrywa i w pewien sposób wybiera, którą woli zjeść. To miejsce jest dość specyficzne, bo tutaj rośnie dosyć dużo zielonej trawy nawet zimą. Ale jest ona przykryta taką trawą bardziej suchą, żółtą, i tutaj dokładnie widać, jak ten jeleń sobie dobiera to, co będzie jadł, czyli odrywa tą suchą, długą trawę, robiąc sobie miejsce, żeby dostać się do tej no lepszej, bardziej soczystej, zielonej trawy, no, która siłą rzeczy jest bardziej świeża. I ten film jest poza tymi przepychankami, które jeszcze na końcu będą, wyjątkowy pod tym względem, że no nie tylko przewidziałem, co się tu wydarzy, nie tylko usytuowałem kamerę wręcz idealnie, no bo te zwierzęta zatrzymały się i jedzą przed samiutką kamerą, gdzie no jest to bardzo mała szansa w sporym lesie, żeby takie coś zarejestrować i to w takiej ilości w ciągu naprawdę niedługiego okresu, to jeszcze te jelenie przychodziły od mniejszych do większych, coraz większych. I teraz pojawiają się te byki coraz większe. Na początku filmu widzieliście jelenie młodsze, które chodzą jeszcze w takich swoich niewielkich grupach, ale na sam koniec przyszły te już starsze, te prawdziwe byki z prawdziwego zdarzenia, bo są to już naprawdę ładne, dorosłe byki, których w moim lesie jest naprawdę, naprawdę niewiele. I ja już widząc to nagranie, które teraz widzicie, gdzie znów jeleń, no idealnie przed kamerą, je sobie trawę, gdzie możemy to spokojnie zaobserwować, nie stresując tych zwierząt, bo on jest zupełnie zrelaksowany, on w ogóle się nie stresuje. To widać po tym, jak sobie je, w ogóle nie jest spięty, to jego ruchy są swobodne. To nawet widać po układzie nóg, po układzie całego ciała, że on jest rozluźniony, nie jest spięty. Ale co dalej? Zobaczcie, na drugim planie pojawia się kolejny jeleń, i już wtedy wiedziałem, że grupa tych dorosłych, największych w tym lesie jeleni, no właśnie przyjdzie za chwileczkę przed kamerę. I tak się wydarzyło. Przyszły z jednej i z drugiej strony. I teraz pokażę Wam, jaki ten jeleń jest piękny. Jeden z nich, jeden z pięciu, które po moim lesie chodzą, z tych starszych.
Naprawdę u mnie w lesie, jak wiecie, nie ma zbyt wielu zwierząt. Te wszystkie chmary, grupy, osobniki można zliczyć na palcach jednej ręki. Rzadko zdarza się, żeby było powyżej 5, 10. 10 to już jest bardzo mało prawdopodobne, ale zobaczcie, jakie on ma piękne poroże. I naprawdę u mnie w lesie spotkać takiego dorodnego samca, no to jest wielka rzadkość i wielkie szczęście, żeby go spotkać. Ja wiem, że w innych częściach Polski na pewno są dużo większe osobniki, bo wiele temu czynników sprzyja. U mnie wielu takich pięknych jeleni nie ma, dlatego cieszę się, że mogę wam je zaprezentować. No i że pomyślały dokładnie tak jak ja, żeby zjawić się w tym oto miejscu. Ale przejdźmy teraz do najważniejszego punktu tego filmu. Zobaczcie, jak te jelenie się przepychają. I posłuchajcie, w jaki sposób potrafią się porozumieć. Na pierwszy rzut oka, jeżeli to słyszymy, to myślimy o tym, że one po prostu stękają, bo wkładają w to dużo siły. Ale tak nie jest. One nie wkładają w to dużo siły. Zobaczcie, one w ogóle się nie zapierają nogami. Jeżeli to robią, to bardzo tak mało chętnie. Nie ma tutaj, widać, że nie ma żadnego zamiaru zrobienia sobie krzywdy. One po prostu sobie ćwiczą. Zjadły dużo trawy, tutaj niedaleko jest wodopój. One się w tym momencie rozluźniły i w ten sposób zabijają swój czas. Wykorzystują troszeczkę energii, żeby troszeczkę poćwiczyć. I to stękanie to jest porozumiewanie się. Zobaczcie, one sobie w ogóle nie chcą zrobić krzywdy. Uważają na siebie, żeby no, się nie uszkodzić, bo zobaczcie, jakie to poroże jest ostre i jak blisko znajduje się, kiedy się przepychają oczu. Ale one potrafią to zrobić w tak fantastyczny sposób, że nie robią sobie krzywdy, tylko po prostu w ten sposób ćwiczą. One naprawdę dosyć długo się tutaj przepychały, jednak na końcu już wyszły poza kadr, ale mimo wszystko no uważam, że jest to świetna obserwacja i zobaczcie, w jak fantastyczny sposób udaje nam się wspólnie wejść w ten nowy rok i jak wiele możemy się dowiedzieć o kolejnych zachowaniach tych niesamowitych zwierząt. Mam nadzieję, że pierwszy film w nowym roku Wam się podobał, że sceny były ciekawe, że zachowania zwierząt były ciekawe. Moim zdaniem ten rok zaczął się bardzo pozytywnie, bo zwierzęta świetnie współpracowały. Znów nie zawiodła mnie intuicja, znów wykorzystałem doświadczenia, które zdobywałem na przestrzeni lat, więc cieszy to, że to, co udało mi się w pewien sposób zdobyć, mogę teraz wykorzystywać i mam nadzieję, że i w tym roku będzie podobnie, że będę cały czas się rozwijał i że będzie to zauważalne. Sam na początku roku spędziłem świetne chwile, bo jako że koniec roku i początek nowego roku przypadły na weekend, kiedy ja mam wolne, no to spędziłem i ostatni dzień 2022 roku w lesie. I zacząłem nowy rok, czyli bieżący, również w lesie, gdzie czerpałem podczas długiego spaceru w promieniach słońca mnóstwo pozytywnej energii, spotkałem bardzo dużo zwierząt. Takie dni napędzają do dalszej pracy, wy mnie również napędzacie, pasja to wszystko napędza i mam nadzieję, że będzie to dalej trwało, że szczęście będzie sprzyjało, że zwierzęta będą dalej ze mną tak wspaniale współpracowały, a ich zaufanie do mojej osoby będzie jeszcze większe, bo to zaufanie już jest i to widać, że czują się zupełnie swobodnie w miejscu, gdzie nagrywam i nawet jeżeli idę w lesie, one mnie widzą, nie uciekają, tylko po prostu przyglądają się i spokojnie idą w swoim kierunku, ja idę w swoim kierunku. Najważniejszy jest wzajemny szacunek. I szacunek do tego, co nas otacza, szacunek do przyrody, bo ona na to zasługuje. Bez niej nas by nie było, a zwierzęta mają takie samo prawo do szczęścia i życia, tak jak i my, bo one również dzielą z nami nasz wspólny dom, dlatego szacunek im się należy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Już teraz mogę Wam obiecać, że kolejne filmy to już dużo więcej nagrań w świetle dziennym w ciągu dnia. Zatem będą to na pewno jeszcze ładniejsze nagrania w lepszej jakości i naprawdę myślę ciekawe sceny, sytuacje, o których
Już wkrótce Wam opowiem, dlatego jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, subskrybujcie kanał. Jeżeli filmy Wam się podobają, zostawiajcie łapki w górę. A jeżeli uważacie, że treści są przydatne, mogą kogoś czegoś nowego nauczyć, udostępnijcie mój film. Nie dla mnie, dla zwierząt i przyrody, bo jak wiecie, to przyrodę i zwierzęta stawiam dużo wyżej siebie, jeżeli chodzi o ten kanał. Ja jestem tylko takim pośrednikiem, który przekazuje to, co się w tym lesie dzieje, wykorzystując to, że podglądam zwierzęta od 20 lat i ufają mi w taki sposób, że mogę do nich naprawdę bardzo blisko podchodzić. Jeszcze raz dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam serdecznie.